Piątek, 23 dzień września, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, a w nim dofinansowanie dla parafii. W zeszłym roku udało nam się wymienić 2 duże i 1 średnie, a w tym roku 6 dużych okien. Wokół lnu. Zaprezentujecie efekty swojej pracy w bardzo ciekawy, mam nadzieję oryginalny sposób, mieszkańcom Kamiennej Góry. A na zakończenie powiemy o święcie plonów. Jak zwykle co roku, organizacja bez zarzutu. Miasto Kamienna Góra dofinansuje wymianę części stolarki okiennej w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Stosowną uchwałę podjęli radni miejscy. Dofinansowanie zakupu okien z kasy miejskiej dla parafii jest możliwe dzięki uchwale, która została podjęta przez radnych w poprzednich kadencjach. Podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu wymiany okien w kościele Matki Bożej Różańcowej. To są działania konserwatorskie. My mamy w 2009 przyjętą uchwałę, gdzie możemy wspomagać działania konserwatorskie, działania związane z ochroną zabytków w budynkach nie będących własnością miasta. I taka uchwała daje nam taką możliwość działania. Wymianę okien w świątyni rozpoczął poprzedni proboszcz ksiądz Ryszard Dąbrowski. Obecnie starania o kolejne środki oraz tą inwestycję prowadzi ksiądz proboszcz Piotr Smoliński, który prosi o wsparcie wiele firm i instytucji. Parafia Matki Bożej Różańcowej od kilku lat czyni starania o wymianę wszystkich okien. To sami też pozyskują środki finansowe. W tym roku pozyskali i z ministerstwa, i z Urzędu Marszałkowskiego. I myśmy niejako do tego się dołożyli. Te okna trzeba wymienić, mamy tego świadomość. My takie działania z parafiami od kilku lat podejmujemy. Ja przypomnę, czy ścieżki na cmentarzu, czy kaplica na ulicy Katowickiej. Więc takich działań pewno będziemy je w dalszym ciągu podejmować. No i tutaj była też uchwała, która w tej sprawie gdzieś tam też pozwala nam podejmować działania. Dzięki dofinansowaniom, jakie parafia do tej pory otrzymała, udało się wykonać wiele prac, których celem jest poprawienie estetyki i funkcjonalności kościoła. Kiedy jest ciepło, wietrzymy, bo są specjalne uchyłki w oknach, a kiedy jest zimno, zamykamy i jest cieplej w kościele. Marzę o tym, żeby w przyszłym roku wymienić pozostałe 7 okien. To zmienia wszystko w kościele, i temperaturę, i wilgotność, akustykę. Do tego potrzebujemy około 140 tysięcy złotych. Będę prosił różne instytucje, także miasto, żeby nam pomogło, bo to jest w tej chwili priorytet. O tym, że region Kamiennej Góry słynął z produkcji lnu na całą Polskę, wiedzą dokładnie starsi mieszkańcy naszego miasta. Tym młodszym należy o tym fakcie przypominać, aby mogli tę wiedzę przekazywać następnym pokoleniom. Zakłady produkcyjne LEN usytuowane były m.in. w Kamiennej Górze oraz Marciszowie. Wprawdzie dzisiaj istnieje na terenie Kamiennej Góry produkcja tego surowca, jednak już na mniejszą skalę niż to miało miejsce w latach przed rozpadem wielkich fabryk liniarskich. Aby przypomnieć młodemu pokoleniu czasy świetności produkcji lnu na terenie Kamiennej Góry, powstał projekt pod nazwą Wokół Lnu, do którego zaangażowanych zostało kilkudziesięciu gimnazjalistów. Nasz projekt Wokół Lnu prowadzony jest w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, który jest dofinansowany ze środków budżetu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 oraz Województwa Dolnośląskiego. Instytucjami, które patronują nam, jest Centrum Kultury, w którym się znajdujemy, Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej, a także Muzeum Tkactwa. Nawiązaliśmy współpracę ze Światem Lnu i FX System, gdzie wybierzemy się na wspólną wycieczkę, by poznać od podszewki, jak to wszystko z tym lnem było, a także Stowarzyszenie na Rzecz Świata Lnu, a także zespołem Kwiatuszki Lnu. Honorowy patronat nad całością projektu objął burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek. Opiekunami grup gimnazjalistów są pracownicy Urzędu Miasta, pani Karolina Adamczyk oraz Tadeusz Ferenc. Z ramienia Gimnazjum Społecznego pani Joanna Steczko. Pomysłodawcą, a zarazem opiekunem od strony Centrum Kultury jest pani Agnieszka Jaksoń. Projekt działa od 2 tygodni. W tym czasie uczestnicy zdążyli już się poznać podczas spotkania integracyjnego, odwiedzili Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze oraz Efekt System i Świat Lnu, firmy ściśle związane z produkcją lnu na terenie Kamiennej Góry. Pracownicy zakładu oprowadzili grupę po całym zakładzie, tłumacząc poszczególne etapy produkcji. Tkanina generalnie składa się z dwóch układów. Osnowa i wątek. Już wiemy, że osnowa to jest to, co idzie w górze, a wątek to, co idzie w poprzek.
No i trzeba popracować, przychodzi przędza, trzeba coś zrobić z tą przędzą, żeby stała się ta przędza osnową i coś zrobić, żeby stała się wątkiem. Coś w pojęciu tej osnowy to jest to, co pokazywaliśmy, że jest założenie ramy na zakrowej, usnucie, połączenie na klejarce, uklejenie, potem przyspanie, przewleczenie do niedzieli, przewleczenie do boku i założenie tego na krosno i wtedy już mamy osnowę gotową do pracy. Jeśli przygotujemy wątek, to już możemy tkać. Grupa ma jeszcze w planach odwiedzenie domków tkaczy śląskich oraz szereg warsztatów ściśle związanych z produkcją lnu na naszym terenie. Materiały filmowe będą mogli Państwo niebawem zobaczyć w programie lokalnym naszej telewizji. Kolejne miejscowości zorganizowały uroczystości dożynkowe na terenie gminy Bolków. Tym razem za tegoroczne plony dziękowali mieszkańcy Kaczorowa, Starych Rochowic oraz Wolbromka. Dożynki są świętem będącym formą podziękowania rolników za chleb, plony i owoce ich całorocznej pracy. Jest to coroczne wydarzenie wieńczące trud i pracę rolników. Święto to jest podziękowaniem za tegoroczne zbiory i jednocześnie prośbą o pomyślność przyszłych. Święto wszystkich rolników obchodzono w Starych Rochowicach i Kaczorowie. Ze względu na złe warunki atmosferyczne obie imprezy odbyły się w świetlicach wiejskich. To wy ciężko pracujecie, bardzo często was się nie docenia. Musicie ciężko pracować na sprzedany litr mleka, na sprzedany kilogram zboża i innych produktów rolnych. Dla was wielka chwała za coroczny trud rolniczy. Kłaniamy się nisko za waszą pracę. Spotkania były okazją do zabawy i integracji mieszkańców. Wspólne biesiadowanie zakończyło się zabawami tanecznymi, które trwały do późnych godzin nocnych. Tegoroczne dożynki wiejskie w miejscowości Wolbromek zostały połączone z imprezą pod nazwą Prosto z lasu. Wspólne świętowanie rozpoczęło się przy świetlicy wiejskiej. W trakcie zabawy wręczono puchary młodym wędkarzom, którzy w godzinach rannych brali udział w zawodach wędkarskich. Dyplom odebrali też laureaci konkursu na budkę lęgową oraz konkursu fotograficznego Las. Zwyciężczynią konkursu na najlepszą budkę lęgową została Zuzanna Bednarska. Drugie miejsce zajęła świetlica wiejska z Wierzchosławic. W konkursie fotograficznym Las pierwsze miejsce zdobył Krystian Rawski, drugie miejsce Julia Grącka, trzecie miejsce Paulina Jarosz, a czwarte miejsce Dawid Mynarski. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji, m.in. wystawę stoisk łowieckich, kiermasz produktów wiejskich, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, pokazy tańca z ogniem. Nawet padający deszcz nie przeszkodził w dobrej zabawie. Zmusił tylko jej uczestników do przeniesienia się do świetlicy. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.